imię Pana Jezusa, który jest naszym przyjacielem. Witajcie! Ahoj! Uśmiechają się do Was, kochani, rozśpiewane dzieci Boże z Wybrzeża. Pomyśleliście kiedy, jak to się stało, że mamy na naszej ziemi polskiej tyle starych, zabytkowych kościołów, że budują się nowe, że w jednym z nich każdy z Was został ochrzczony, że w każdą niedzielę spotykamy się w kościele? Stało się to i dzieje się tak dlatego, że kiedyś przyszli na naszą ziemię ludzie, którzy opowiadali dobrą nowinę, przedziwną historię o Synu Bożym, który stał się człowiekiem, urodził się jako dziecko. Gdy dorósł, nauczał ludzi. Przez wrogów swojej nauki został umęczony i złożony do grobu. Ale trzeciego dnia wyszedł z niego żywy. Zmartwychwstał i dalej spotykał się ze swoimi uczniami. Pewnego dnia powiedział im: idźcie i nauczajcie wszystkie narody. I jeszcze, będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i aż po krańce ziemi. Uczniowie posłuchali, poszli nauczać i dawać świadectwo. Ci, którzy przyjęli dobrą nowinę, przekazywali ją dalej i dalej, coraz to nowym narodom, nowym pokoleniom, i tak doszła ona do nas przed 1000 lat. A przez te 1000 lat była wiernie strzeżona w naszych polskich domach i naszych polskich kościołach. Narodu naszego, cudami słynąca, urocza panienko, bolesna królowo, ludu wiernego, niezwykle serdeczna, troskliwa matenko. Licheńska hetmanko, oręduj za nami, wybłagaj łaskiele syna swojego i nie gać Maryjo, różbami naszymi, poprowadź swe dzieci.
ciebie zakwitły konwalie pachnące, tam w lesie krąblińskim wśród bujnej zieleni i awe śpiewają kwiaty na łące swej pani niebieskiej, królowej tej ziemi. Lwiejska hetmanko, oręduj za nami, wybłagaj łaskiele syna swojego i nie dać Maryjo prośbami naszymi poprowadź te dzieci do życia wiecznego. Lwiejska hetmanko, oręduj za nami. Lwiejska hetmanko, oręduj. Dostojna panienko, urocza jak wiosna, do ciebie się garną biedni i bogaci, niezwykle łaskawa i zawsze radosna. Wiejska hetmanko, oręduj za nami, wybłagaj łaskiele syna swojego i nie gać Maryjo prośbami naszymi, poprowadź swe dzieci do życia wiecznego. Otaczasz swym płaszczem nasza hetmanko, wypraszasz każdemu dar życia Bożego. Lwiejska hetmanko, oręduj za nami, wybłagaj łaskiele syna swojego i nie gać Maryjo prośbami naszymi, poprowadź swe dzieci do życia wiecznego. Każdy z nas ma prawo cieszyć się, gdy ma ładne mieszkanie. Cieszymy się, gdy w parafii mamy swój kościół, w którym sprawowana jest piękna liturgia. Długo wspominamy uroczysty dzień Komunii Świętej. Przez to wszystko budujemy Chrystusowy Kościół. Nie chcemy przecież, żeby stał się on tylko pięknym zabytkiem naszej przeszłości. Chcemy, aby był żywy i czynny. Czy tak jest i będzie? Zależy to nie tylko od naszych pięknych świątyń, od pobożnych obrazów czy różnych nabożeństw. Myślę, że zależy przede wszystkim od tego, czy pięknie i wiernie będziemy służyć Panu Jezusowi. Przecież wiem, że prosić mam Jezusa i liczyć na Jego miłosierdzie. To przed Nim zginam dziś kolana, chcę wielbić z radością swego Pana. Jezus! Thank you.
przecież wiem, że słuchać mam Jezusa, przyjmować z miłością Jego słowo, wypełniając Jego przykazania. Chcę wielbić z radością swego Pana. Przecież wiem, że wielbić mam Jezusa, w każdej chwili służyć tylko Bogu, śpiewać Jemu ochotnie już od rana. Chcę wielbić z radością swego Pana. Jezus, 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 Ojca mój, Jezus, 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 tylko On. Jezus, 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 Ojca mój, Jezus, 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 tylko On. Jezus, 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 Ojca mój, Jezus, 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 tylko On. Przecież wiem, że kochać mam Jezusa, z całej duszy i z serca mojego, swoich bliźnich miłując serdecznie. Chcę wielbić z radością swego Pana. Przecież wiem, że jestem dzieckiem Bożym, że kocha mnie dobry Ojciec w niebie, Jego miłość w sercu mym rozlada. Chcę wielbić z radością swego Pana. Przecież wiem, że matką mą Maryja, to ona wskazuje na Jezusa. Z nią trwając wytrwale na modlitwie, chcę wielbić z radością swego Pana. Jezus, 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 Ojca mój, Jezus, 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 tylko On. Trzymajmy się mocno Chrystusa, pomimo trudności, jakie niesie życie. Gdy będziesz trzymać się mocno Chrystusa, pomimo trudności życia, On ci da za to radość z tego, że będziesz się czuć żywą i zdrową, a nie zmurszałą i próchniejącą cegiełką Jego żywego Kościoła. Od nas zależy, od polskiej młodzieży, następne 1000 lat. Śpiewamy te słowa podczas apelu jasnogórskiego. Czy zdajecie sobie sprawę z tego, jak wiele od was, kochani, zależy? Panie, chciałabym być Twoim wielkim przyjacielem. Chcę żyć tak, jak podoba się Tobie, tak, jak żył Jezus. Chcę codziennie rozmawiać z Tobą o tym wszystkim, co robię. Obiecuję być Twoim wiernym przyjacielem. A Ty, Panie, nie zapomnij nigdy o mnie. Nawet wtedy, kiedy ja czasem zapomnę o Tobie.